trzeba zawieść, żeby ciepło było, bo to co pod domem mam to takie trochę końcówki, no. A tu przywiozę ze trzy takie przyczepy, wystarczy tego palenia, a zresztą to jest dom, to będzie i będzie. Rano trochę pogrzebałem przy skrzynkach pod akumulatorów. No i ten jeden spornik wyprostowałem, drugi oczyściłem. Zobaczyłem, że się przejaśniło trochę. No to mówię, jadę, skorzystam z pogody. Może pod domem jeszcze zdążę coś przy przyczepie porobić. Zobaczymy. Tutaj mam dobre pół godziny jazdy przez pola i lasy. Ładne tutaj dęby są. Wiosna nam wybuchła w pełni, wszystko zielone. Kamerka kupiona, także to jest chyba, no nie wiem, tej kamery może ostatni, może przedostatni, czekam aż tamta przyjedzie i od razu zmieniam. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w tą zrzutkę. Bardzo, bardzo serdecznie chciałbym wyróżnić wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że udało się zebrać pieniądze na zakup. Bardzo wam dziękuję, jesteście wspaniali, wyjątkowi. Dla was będzie niespodzianka, ale o tym się dowiecie wiadomością prywatną. Jak przyjedzie kamera, to oczywiście zrobię zdjęcia, pokażę jak ona wygląda i wymienię wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że udało się kupić tą kamerkę. Ta, którą w tej chwili nagrywam, pojedzie do serwisu, o ile znajdę gwarancję. Mam nadzieję, że tak. I może się uda nagrywać filmy z dwóch kamer. Oczywiście gwarancję muszę znaleźć po to, bo tutaj z ekranem coś, z tym wyświetlaczem coś mi się tutaj stało i on jest podzielony dziwnie na pół. O, patrzcie jaki piękny dom. To już rzadkość takie sztuki. No i on tak zupełnie nie wygląda jak wyświetlacz, natomiast obiektyw będę musiał zapłacić za naprawę. Ale cóż, może będą filmy z dwóch kamer, może będzie coś fajniejszego. Na razie powiem wam w tajemnicy, że się uczę jeszcze nagrywania jakichś ciekawych efektów, tak żeby łapać w jakiś inny sposób to co robię. A tymczasem jedziemy, oczywiście pozdrowienia będą takie z imienia, z nazwiska, z nazwy, z niku, kto jak tam ma.
oczywiście dowiecie się o tym wszystkim w tym filmie. Trochę zapaliło komuś. A tu to człowieka wyszła widać. Ładny widok tutaj. Jedziemy, ale jedziemy tam, na horyzoncie. Tam jest moja wieś. A tu moje drzewo. No. Także przyjadę na miejsce, bo zabiorę się jeszcze za skrzynki, żeby dokończyć temat. Może zabiorę je do piwnicy, zobaczę jak, żeby szybciej wyschły. Taka pogoda, słuchajcie, no jest jaka jest, to podsumne, trochę się przebija słońce, ale nie jest najcieplej. No i zabiorę do piwnicy, to szybciej mi wyschnie farba na tych skrzynkach. Pomaluję je w szarym kolorze. Tam mam przygotowany jestem. Trzeba będzie wrócić. Jest roboty. Nie zabraknie. Może instalację nową do przyczepy elektryczną wrzucę, lampy, odblaski i tak dalej. Co prawda ona wygląda jak wygląda, bo te burty są do wymiany, ale póki co to tak musi służyć. Więc niech sobie wygląda, ważne żeby się świeciło. No i oczywiście pamiętam o moich wspaniałych widzach, również tych najwspanialszych. I zasiądę potem jeszcze do telefonu. Wymienię tych, którzy się złożyli na kamerę. Sprawiliście mi ogromną radość, dziękuję. No, dojechałem na miejsce, ale jak widzieliście w poprzednim filmie, to gdzie to jest? Aha, tamten wlew. Jest 24, dobra. To nie chciała mi przyczepa kiprować, no bo pewnie za mało oliwy. No to zaraz sprawdzimy. I tam już sobie przygotowałem, żeby dolać. Aha, szmatkę tylko muszę sobie jeszcze przynieść. O, tutaj mam nawet szmatkę. Jest jaka jest, ale lepsza jak żadna. O, no kurczę. Już się tu zaznaczył nieźle bagnetem. Zobaczcie, jak wypiłowany bagnet. Komuś się tak jakoś się wypiłowało. Zobaczmy, ile tego oli. Ojeju, ile to ono tam jest. O, słuchajcie, gorczyca wzeszła. Tyle, że w ciągniku. Tego bym się nie spodziewał. Susza zupełna. Trzeba dolać. To nie ma żartów. To idę po lejek i będziemy lać bez lejek. Lejek zainstalowany. A tu mi się jeszcze zostało trochę oleju z tamtej 60-tki. Kurczek, ale tutaj ja nie wleję tego przez ten baniak. Bo tu nie. Takiego klamota mam tutaj 30 litrów. Wypadałoby chyba ten olej jakoś przelać. No nie mam takiego lejka, żeby tutaj pasował. Muszę coś poszukać.
No, lejek znalazłem. Żeby było widać, że się leje. No, dolałem wszystko, co mam. Więcej tu nie ma. Zobaczymy, czy będę musiał jeszcze pojechać po olej, czy to starczy. Było tu, ja wiem, ze 3 litry tego oleju. O, do baniaka z powrotem. Susza. Muszę jechać po olej, bo inaczej nie podniosę podnośnika. No, pomyślałem sobie, że zanim kupię ten olej, to trochę rozładuję. Zresztą i tak przyczepa stoi za daleko. No, nie umiem tak cofnąć, żebym tutaj wjechał tyłem. No i zacząłem to rozładowywać ręcznie. O, tyle rozładowane tutaj. I tam do okienka wrzucę do piwnicy. No bo i tak bym musiał wtedy nosić. A po co mnie to nosić, jak mogę tam już sobie podrzucić i będę stamtąd wrzucał, będzie mi zawsze bliżej. A tak to dwa razy to ładować, rozładowywać, a jakoś nie mam ochoty. Niektóre kawałki tutaj są duże takie, będę musiał chyba je jakoś ogolić, bo ten na przykład mi nie wejdzie do piwnicy, do pieca. Ale jak go wezmę tutaj, rąbnę w piwnicy, odrąbię kawałek, to się zmieści. Suchy jak pieprz, to jest prawda, i będzie jak kamień. Ale wezmę kliny, będę wbijał, aż pęknie. A jak nie, to zawsze jest piła łańcuchowa. No i przyczepa pusta. Wszystko zrobione. Olej muszę dokupić, bo rzeczywiście mogłem wcześniej sprawdzić. A ten podnośnik zawsze tak dziwnie chodził, nie? Sami widzieliście. Ale jakoś to wiecie, jak to jest. Później, nie teraz, nie mam czasu. A jeszcze to, a jeszcze tamto. No i tak zeszło, że w końcu nie mogłem przyczepy podnieść. Ale no, ale to musiał kupić teraz. No, przyjdzie też kolejna remont przyczepy. Widzicie, burt nie ma. Te drewniane to dopiero co robiłem w zeszłym roku. To chyba widzieliście na którymś z filmów. Ale też tu trzeba zrobić porządne, metalowe. Bo podłoga jest jeszcze dobra. Tutaj taki, o, tutaj tylko taki kawałeczek. To wspawam pasek, będzie dobrze. A poza tym to ona jest całkiem zdrowa. Może tam na końcu, ale chyba była tam na końcu dobra. Tylko tutaj ten kawałek był taki lichy. No to zrobię. I praktycznie można myć i malować. No tutaj zobaczcie też rama prościutka, niepogięta, z dwóch stron fajna. Muszę tylko tutaj to koło przesmarować. No trochę roboty, ale co tam. Ważne, że jest. Swoja, a nie pożyczana. No teraz to, co muszę, to drewno wrzucę do piwnicy. No i tyle. A potem to, co wam obiecałem, muszę odnaleźć tylko. Ciekaw jestem, czy wejdę z telefonu na tą stronę. No ale to zobaczymy. Na pewno będą pozdrowienia. No, wracam tutaj, bo mam sobie, zapisałem w każdym razie kartkę. A propos podziękowań dla was, moi wspaniali widzowie,
za niesamowity prezent, jaki mi zrobiliście, mianowicie kamerka. Udało się ten temat, projekt zrealizować fantastycznie i tutaj chciałem Wam naprawdę bardzo, bardzo mocno podziękować. Oczywiście 01 Barney, dziękuję Ci chłopie. Zygmunt jako Maciej MP, Dawid Wołowiec z kanału Puszek XD. Oczywiście Błażej Olszewski, Tobie szczególnie również dziękuję, bo przy okazji pomogłeś mi z kompem, dziękuję Ci bardzo serdecznie. No i słuchajcie, dwie osoby bardzo, bardzo również szczególne podziękowania. To Remik Pyrtek za naprawdę porządną robotę, jeśli chodzi o zrzutkę. No i oczywiście królowa Martyna Drawska. Dziękuję Ci, Martyna. Wszystkim jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze chwilę mam tutaj, widzicie, to specjalnie nagrywam jeszcze tą kamerką, bo tamtą muszę jeszcze, że tak powiem, rozeznać się, jak ona działa, o co jej chodzi i ten. Jest to zupełnie inny sprzęt, ale jeszcze podejrzewam dwa dni, góra trzy i jadą filmy już z nowej kamery. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie i wracam do materiału, jeśli chodzi o remont traktora, a po tym filmie będzie tak, zwolnica i jak zrobić hamulce w C360. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!